Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Wami na temat zbliżającego się tygodnia. Dzisiaj jest poniedziałek, kiedy nagrywam ten odcinek. Pokażę Wam teraz, co będę otwierał na filmach w tym tygodniu. Zaczniemy może od prezentu, który dostałem od firmy Macgraf, od pana Artura. Dla Was 5 sztuk do konkursu kart limitowanych XXL. Jak widziałem, Sebek już odcinek nagrał. Również 5 kart limitowanych dla jego widzów. Na karcie jest trener Brzęczek, Szczęsny, Glik, Lewy i Zieliński. Tak więc, moi drodzy, będzie jeden odcinek z konkursem. 5 osób wygra po jednej takiej dużej XXL-ce. Dla porównania, macie tutaj małą kartę limitowaną i jest duża XXL-ka, ale z innych kolekcji, więc sobie zobaczcie, jest ona mniejsza. Jest naprawdę mega gratka, taka big XXL-ka. No i tak jak mówię, będzie jeden osobny odcinek z konkursem o te 5 kart limitowanych XXL. Co dalej? Będąc w Warszawie, jadąc po Sepka i Justynę, miałem troszeczkę czasu wolnego, pozwiedzałem tam okolice i natrafiłem na sklep, gdzie przychodziły zwroty. Dwie gazetki Jaski Kid ze starszych edycji, rok 2014, tutaj jest marzec, czyli kolekcja World Cup 2014. W środku są trzy karty limitowane właśnie z tej kolekcji. To jest jeden egzemplarz i drugi również ten sam rok, z tym, że miesiąc, 6 czerwiec, też są trzy limitki plus saszetka. Wybrałem tam sobie taki lepszy egzemplarz z limitkami, gdyż jak wiecie, jeżeli są jakieś gadżety, to one bardzo niszczą limitki. No i tam praktycznie wszystkie egzemplarze były poniszczone. Jedyny, który w miarę wyglądał, to był ten, więc sobie wziąłem jeden taki, drugi taki. I zrobimy również jeden odcinek, otwierając te dwie gazetki Jaski Kid z 2014 roku. Ok, to jest to. Teraz chciałbym przypomnieć, co będę jeszcze otwierał w tym tygodniu na kanale. Jest oczywiście FIFA, nordycka wersja. Otwierałem już starter packa. Został mi cały box. Postaram się go otworzyć na jednym filmie, tak żeby to było kompletne. Będę prezentował tylko karty specjalne i edycję nordycką. No i jest jeszcze giftbox z tej samej kolekcji nordyckiej z limitką Mbappe w okienku. Co dalej? Mam tutaj również paczuszkę od Panini. Dostałem na kilku kanałach już. Była otwierana u Radka, u Sepka, u Dyszki. Ja również dostałem. Zrobię osobny odcinek z tą paczuszką. Pokażę Wam, co dostałem. Z tego miejsca chciałbym podziękować polskiemu Panini za przesyłeczkę. Dziękuję serdecznie. Co dalej? Będzie uzupełnianie albumu Stopsa. Gdyż jak wiecie, troszeczkę już otwierałem na zlocie z Sepkiem. Całego boksa jest troszeczkę kart, więc posegreguję to i zrobię pierwsze uzupełnianie albumu. Co dalej? Mam jeszcze całego jednego boksa. Nie otwierałem go na odcinku, więc też jeden filmik będzie z całym boksem. Następnie zrobię pojedynek pomiędzy małą puszką z FIFA i małą puszką z Champions League. Mam również, jak widzieliście, pudełko z naklejkami, więc też jakieś 1-2 odcinki zrobię. No i co? To by było mniej więcej tyle z produktów, które będę otwierał. Jest jeszcze jedna sprawa. Za mną tutaj znajduje się taka oto tuba. W środku coś się znajduje. Waszym zadaniem jest odgadnięcie, co mam tutaj w środku. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was trafi. Jak będę miał więcej czasu, muszę pewną rzecz załatwić do tej rzeczy, która jest w środku. I jak będę miał to złożone w całości, to wtedy Wam zaprezentuję.
No i to by było mniej więcej tyle. Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować panu Arturowi i firmie Macgraf oraz sklepu Ergol za wspaniały event, za wspaniały zlot. Sepkowi i Justynie za fajnie przebyty czas. Wam, którzy byliście również, jak możecie na filmach zobaczyć, nagrywaliśmy różne pojedynki, jakieś zdjęcia, również z maskotką. Rozmawialiśmy o kartach, więc naprawdę było mega sympatycznie. No i możecie żałować ci, którzy nie przyjechaliście, a mogliście, bo wiadomo, ci, którzy nie mogli, mieli coś zaplanowane, czy coś wypadło, to jest zrozumiałe. Ale jeżeli ktoś mógł, a po prostu nie chciało mu się, naprawdę ma czego żałować. Będzie jeszcze filmik na moim kanale, jak w środku, w sklepie wyglądało, co można tam było robić, bo naprawdę tam można spędzić cały dzień. Jest naprawdę mega wiele atrakcji. Można coś zjeść, można sobie zamówić, można pograć w różne gry, są piłkarzyki. Także no naprawdę mega, mega atrakcja. No i co? To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam. I do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam, moi drodzy.